Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Technicznie Rzecz Biorąc. A dzisiaj, technicznie rzecz biorąc, będziemy rozmawiać o Stanisławie Lemie. Wracamy do tematu, który jakiś czas temu poruszaliśmy. Niezwykle was zainteresował. Odcinek cieszył się najwyższą oglądalnością od bardzo dawna. E, a dzisiaj jest okazja, dlatego, bo IPN ogłosił. E, Wymienił, zaktualizował listę osób, które były inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Znalazł się tam Stanisław Lem. moim gościem jest Wojciech Zemek, były sekretarz Stanisława Lema. Witam Cię serdecznie, Wojciechu. Witam Cię, Macieju. Witam Aż naszych widzów, słuchaczy. Aż tak bardzo aparat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej bał się Stanisława Lema i jego wizji futurystycznych, że musiał go w 1976 roku inwigilować. Wiesz co, on założył mu teczkę i zaczął jego taką delikatną obserwację z tego powodu, że Lem podpisał protest chyba przeciwko zmianom w, w, we, w, w, tak, w konstytucji PRL, która tam miała zawierać wtedy klauzulę o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Więc to chyba była bezpośrednia przyczyna, że, że Lem cały czas tak no nie działał otwarcie opozycyjnie, ale gdzieś tam na zapleczu tej opozycji w jakiś sposób funkcjonował. Zastanawiam się, na ile te jego wizje futurystyczne i e, przywiązanie do, jednak do technologii, do techniki nie było trochę w, w takiej separacji od tego, o czym wtedy aparat państwa mówił. I myślę tutaj przede wszystkim na przykład o pamiętniku znalezionym w wannie, w którym, którego przed naszą rozmową czytałem. E, przypominałem sobie jego, jego treść, i on zdecydowanie są tam fragmenty, w których on zdecydowanie potępia aparat państwo struktury, które pozbawiają obywateli wolności, wolnej woli, prawa do podejmowania decyzji, taki totalitaryzm wręcz. Czy nie było trochę tak, że był bardzo silnym wolnościowcem i w tamtym czasie to było w zupełnej opozycji do, do wszechobecnej rzeczywistości. To chyba każdy szanujący się pisarz i twórca musi w sobie nosić takie właśnie idee Niezależnej jednostki i być trochę antysystemowym. Tak masz rację, że pamiętnik znaleziony w Wannie to jest taki obraz świata absolutnie totalitarnego, w którym wszystko jest podporządkowane, wszystko jest kontrolowane. Można powiedzieć, że tam funkcjonuje taki system. Nadrzędny, który, który tak naprawdę tych bohaterów kontroluje tak, każdy ich gest, każde, każde ich słowo, więc to jest dobry przykład. Natomiast ja nie sądzę, żeby ha. ówcześnie rządzący rzeczywiście realnie się obawiali tych wizji lema. Pewnie, że, że woleliby wczesnego lema i który, który w jakiś sposób tam chwalił ustrój socjalistyczny czy komunistyczny, a, a później trochę wyrósł na jego przeciwnika. Ale to nie, była, to nie była taka przyczyna. Nie była taka przyczyna, że oni myśleli, że nagle lem jak che Guevara porwie za sobą tłumy i, i nastąpi obalenie ustroju socjalistycznego. Możemy dzisiaj mówić, że taką rolę, takiego totalitaryzmu pełni również technologia. Czy technika? To trochę chciał Lemram powiedzieć również, że takim totalitaryzmem dla nas może być efekt pracy naszego umysłu, naszej wiedzy w formie właśnie technologii. W sensie, że technologia nas zniewoli? Tak. Albo zniewala, no. albo zniewoliła. Tak. No, mówiliśmy o tym, że on obawiał się pod tym kątem internetu. I jak widać słusznie, że to będzie system, który pozwoli na nadmierne kontrolowanie społeczeństwa czy jednostki. Ale wciąż pamiętajmy o tym, że technologia to tak naprawdę jesteśmy my. Ona jest troszkę biernym narzędziem i wszystko zależy od tego, jak jej użyjemy, w dobrym czy w złym celu. To powinniśmy mieć na względzie. Ja, ja bardzo chciałem, żebyśmy dzisiaj chwilkę porozmawiali o tym, o czym nigdy z Tobą jeszcze nie rozmawiałem, również tutaj w naszym programie. I to jest wizja społeczeństwa, wizja więzi, wizja relacji które międzyludzkich, które gdzieś Stanisław Lem w swojej literaturze ukazuje. Dlatego, bo jak zobaczymy ten rozwój literacki Lema, to on oczywiście najpierw to była bardziej taka wizja utopijna, natomiast w tym końcowym etapie swojej twórczości bardziej dystopijna. Czy jaka jest wizja w ogóle, jeżeli mielibyśmy dzisiaj. Na wykładzie przedstawiać literaturę Stanisława Lema i odpowiedzieć na pytanie, o jakim on społeczeństwie w ogóle mówi. To jakie to jest społeczeństwo? Jakie to są relacje pomiędzy ludźmi? So, tu by należało jeszcze wprowadzić trzecie pojęcie, bo jeżeli mówimy o utopii i dystopii jako takim negatywnym obrazie, to jeszcze mamy eutopię, prawda? Czyli eutopia to byłyby te Środkowy jednak okres to, jego twórczości, tak? Nie, takie, chodziłoby bardziej, że to byłyby takie pozytywne, pozytywne wizje i pozytywne obrazy świata te, te utopiczne. Mm -hmm. I to jest właśnie to, co mamy na początku jego twórczości, prawda? Bo ym, no on tam trochę miał nadzieję jednak, że społeczeństwo wejdzie na ten wyższy poziom rozwoju. Może to nie będzie wyższa faza komunizmu, tak zwana, natomiast że to jednak że mamy taką szansę, o. bo tam się w astronautach na przykład i w obłoku Magellana pojawia wizja takiego harmonijnego, szczęśliwego społeczeństwa, które dzięki nauce przede wszystkim i technologii m, wspaniale funkcjonuje. No, ta technologia otwarła nam bramy do raju. Mhm. Więc to jest ten pierwszy etap, tak. ale zwróć uwagę, że już w tych latach pojawia się Eden, czyli taka zupełnie mroczna dystopia właśnie, gdzie nieudane próby inżynierii, inżynierii genetycznej prowadzą do stworzenia takiego koszmaru, wielkiego obozu koncentracyjnego na obcej planecie. Więc to wcale nie jest tak, że Lem potrzebował czasu, żeby trochę bardziej pesymistycznie spojrzeć właśnie na, na te więzi społeczne, o których mówimy i na rolę, nazwijmy to, tych czynników rządzących, kontrolujących społeczeństwa. Tylko u niego, w nim to drzemało jakby od razu, od zarania. No i potem to rzeczywiście stopniowo coraz bardziej chyba się uwypukla, coraz bardziej staje się widoczne. Z czego to wynika? Z czego to wynikało, że coraz bardziej jego literatura starwała się mroczna, coraz bardziej e, wygrywał pesymizm nad optymizmem. Chociaż <śm> mówi się o Lemie, że był optosceptykiem, czyli jednocześnie potrafił patrzeć na dane zjawiska optymistycznie i sceptycznie. Wiesz co, krótko mówiąc, to chyba z doświadczenia życiowego. Chociaż to jest też tak, że przecież te doświadczenia życiowe Lema w młodości były traumatyczne, koszmarne. Mówimy oczywiście o Holokauście i II wojnie światowej i stalinizmie. W jakiś sposób próbował od tego uciec, ale, ale najwyraźniej się nie udało, a poza tym bieżące okoliczności chyba ugruntowywały ten jego pesymizm. Ale to nie jest taki... To nie jest taki bierny pesymizm. Ja protestuję dosyć stanowczo, żeby określać Lema jakiego, jako takiego zgorzkniałego, negatywnie nastawionego do świata i ludzi twórcę. Nie, nie, on, on cały czas próbował po prostu ten świat naprawiać. On cały świat, cały czas pokazując jakby te negatywne scenariusze, próbował znaleźć rozwiązania. Jaka część tej literatury, która e, określa relacje pomiędzy ludźmi, wydaje ci się najbardziej trafna? Chętnie byś ją chciał przytoczyć, e, ja coraz częściej słyszę takie e, stwierdzenia, jak opowiadam ludziom o, o Lemie, o literaturze Lema, gdzieś wyciągam jego cytaty, staram się promować jego, jego twórczość. E, muszę wrócić do Lema albo muszę sięgnąć do Lema. Tak jakbym dostrzegał potrzebę e, powrotu do jego autorytetu. To co byś tym ludziom e, chciał powiedzieć teraz? Że co jest takiego najbardziej trwałego, co po nim pozostało? Oj, Maciu, jak powtarzam, to jest takie trochę pytanie: kogo bardziej kochasz, tatusia czy mamusia? Cały lem jest wart uwagi i wart jakby powrotu, jeżeli ktoś nie miał z nim wcześniej do czynienia. Paradoksalnie, chyba najwięcej o tych naszych międzyludzkich relacjach mówi, Cyberiada, czyli książka, której bohaterami są roboty. I tam też mamy, Jarzęmski nazwał Cyberiadę jako właśnie nieustannym takim poszukiwaniem definicji państwa szczęśliwego, poszukiwaniem, modelowaniem pewnych rozwiązań czy też pewnych struktur społecznych i, i jakby testowaniem ich poprzez literaturę. Ale, ale sama Cyberiada, dzienniki gwiazdowe też. Tam jest mnóstwo takich elementów. Nie wiem, czy pamiętasz bodajże podróż 13 Iona Tichego, w której on trafia na taką planetę, gdzie wszyscy ludzie żyją pod wodą, bo okazuje się, że plan irygacyjny, ta planeta swego czasu cierpiała na niedobór właśnie wody i wdrożono wielki plan irygacyjny, który wymknął się spod kontroli i... I teraz przekon, stara się przekonać ich mieszkańców, władze przekonują mieszkańców, że właśnie najlepszą formą bytowania, najlepszą formą życia dla człowieka jest życie pod wodą. Więc to tak. Mówiliśmy, o, mówiliśmy też o pamiętniku znalezionym w Wannie. Kongres futurologiczny, jako taka dystopia farmakologiczna, prawda, że tam. Całym społeczeństwem steruje się za pomocą farmakologii, za pomocą chemii, krótko mówiąc. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.